Sinę. Co? Jakieśmy są Sinę. Cześć. Cześć, witajcie na naszym kanale w nowym vlogu weekendowym. Oho. O, jest i Hanula. Wzywa mnie. Przyszła. Aha, gdzieś idziesz, tato. No. Dobra, to ja powiem wam, co chciałam powiedzieć, czyli, że widzicie, że jestem wystrojona. Tak, dzisiaj sobie ubrałam sukienkę, ubrałam sobie opaskę, umalowałam się. Powiem wam szczerze, że już mam osobiście dosyć tej pandemii i tych ograniczeń. Pewnie wszyscy już mają tego podziurki w nosie, no ale co zrobić jak trzeba, no nic się nie zrobi. Oho. O Boże. W każdym razie można zrobić coś dla siebie, czyli ja dzisiaj się wystroiłam, żeby lepiej się poczuć. O, a ty, Mati? Też się wystroił w sumie trochę, ale pod kolor. Ja. Co ty robisz? A ja się ubrałem na czerwono, żeby wyglądać tak jak Paulinka. Aha, rozumiem. A Hanusia jest na różowo, ale też jest wystrojona, bo ma sukienkę, ma kokardkę, więc wszystko gra. No, że nigdzie nie idziemy i siedzimy cały czas w domu, to nieważne. Tak zwana gra gitara. No, gra gitara. Wczoraj otrzymaliśmy paczkę i zaraz pokażemy wam, co w tej paczce co jest, bo to będzie trochę świąteczne. Tak, już. Zaraz będzie święta. Dlatego tak dzisiaj może na czerwono już, wiecie, mnie pokusiło, żeby się tak wystroić. No, jak bombka. No, Paulika by gdzieś poszła na jakąś wiksę. No, a jasne. A tu nie ma jak. A co do tego... Jeszcze jak... przez długi czas pewnie nie będzie na to szansy. Co do tej paczki od kuriera, ostatnio było, były coraz bliżej święta czystościowo, a dzisiaj będą coraz bliżej święta gastronomicznie i konsumpcyjnie. Proszę. Dziękuję. My już tu jesteśmy przy stole, no bo będziemy oczywiście testować to, co do nas przyszło. Jak a przyszło widzicie, do nas? No, paczka z Mixitu. I co? Przyszedł do nas kalendarz adwentowy. Zobaczcie, jaki jest duży. Ale kalendarz sobie zostawimy na deserek, czyli będziemy go otwierać zgodnie z tradycją, czyli 1 grudnia pierwsze okienko, 2 grudnia drugie okienko i tak dalej, więc zostańcie z nami, bo w każdym vlogmasie będę pokazywać, co w tym kalendarzu adwentowym się znajduje. Tak. A może tych kalendarzy będzie więcej? Może to nie tylko jeden? No właśnie, nie. Także vlogmasy oglądajcie. Mhm. Ale przyszło do nas jeszcze. Co to do nas przyszło, Mateusz? Mieszanka suszonych owoców. Ale taka nazwa, czarcia niespodzianka. No. Dzięki Mixit, bo wy wiecie, że ja orzechy kocham. Kocham, ale powiem wam szczerze, że w ogóle zobaczcie, jakie to są piękne pudełka. To nawet na prezent jest po prostu super. Jak wiecie, że ktoś lubi orzechy, to w takim pudełku to jest boskie. Już wiem, czemu czarcia, zobacz. A, bo są czarne węgielki. Orzechy, czarne orzechy, widzicie? Dobra, otwieraj to już, coś tam ten, chrupniemy. Czarne orzechy, orzechy w gorzkiej czekoladzie z czarnym proszkiem. Wow. Dobra. To wygląda kula armatnia. No. Super. Normalna czarna kula armatnia. A coś jest też dla Hanusi, jest bananek. Hanusia? Hanusia uwielbia te bananki z Mixitu, proszę. Już od razu wyciąga rączki. I mama, coś dla mamy jeszcze. Mama bierze jakiegoś orzecha. O, tu. I patrzcie. To jest kokos. Ale ze skórką. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale chyba tak. O, kokos ze skórką. Aha, zobaczcie, Hania już przyszła ze kolejnego. To chodź, myszko. No, mama da. Ale kokos jest fajny, taki wilgotny. Proszę bardzo. Jemy. No, jemy. Zaczynamy. Wszyscy zadowoleni. Każdy coś dla siebie ma. Aha, ja karmi. Zaczynamy śniadanko. Już takie drugie śniadanko. No, w sumie tak. A? No? Druga rzecz? To? Boże narodzeniowa mieszanka. I powiem wam jedno. Nie wiem, czy słychać? Tam coś jest. Tam coś jest. Takiego jakby metalowego, nie? A wiecie, co to? Zobaczymy. Dzwoneczek. Ojeju. Taki malusi dzwoneczek. Mnie łapie. No to trudno. I dzwoni. Dobra, otwieramy, nie? Ja. No, tu jest coś na śniadanie.
Drugi sobie na drugie śniadanko, bo jest mieszanka, nie taki. No to poszło. To tylko ja mogę. Jak ci się otworzyło? No nic, jak zwykle, wiesz. Znasz moje otwieranie. No dobra, to pokaż coś w środku. Daj tacie. Mieszanka po prostu taka, czekajcie, zaraz przeczytam, co tam jest. Musli z suszonymi owocami, orzechami, no zresztą widać, bo tu są jakieś. A mam czarne owoce. Zęby po tym? Nie. Jak masz czarne walgi. Tak? Ja... No bo to pewnie tu ten... Nie, ten ja już nie chcę. No, musli najlepiej sobie zjeść, tak jak zawsze myjemy, bo już widzieliście, z jogurtem albo z mlekiem. Ja osobiście wolę z jogurtem, bo raz mówiła mnie, że a wezmę z mlekiem, ale jednak jogurt naturalny jest najlepszy. To musli tylko jogurt. Mhm. Jak ktoś lubi słodkie, no to truskawkowy. A co jeszcze suszone owoce. Ha. I tu przede wszystkim podziękowania dla Mixitu, bo oczywiście to jest... Coś ukochanego. Ja powiem wam szczerze, ja nie jadłam jeszcze nigdy lepszego kremu. Ta Mixitella... Ale w ogóle kremu czy kokosowego? W ogóle kremu, ja uwielbiam. Bo ja na przykład innych takich nie lubię, wiesz, że tak orzechowych i tak dalej to nie lubię. A ten krem, kokosowy krem z białą czekoladą to jest po prostu... Uwielbiam go. Zresztą wiecie, że go uwielbiam. Ja oczywiście już wczoraj zaczęłam go jeść, więc już jest odpakowany i już jest... No, jedna czwarta słoika zjedzona. Dobrze, że się mocniej nie rozpędziłam, bo ja jestem w stanie go zjeść na jednym posiedzeniu. Mati to się zawsze ze mnie śmieje. No, ale w sumie lepsze to niż jakieś, wiecie, oleje palmowe ze sklepu, no, bo tutaj w składzie 75% kokos, 25% belgijska, biała czekolada, także sztos. Tak, smakowo... no, ale to w Mixycie zawsze tak raczej jest, że te składy są bardzo fajne, nie? O Boże. O Boże. Ale twarda. Uderzyła się o stół. Nie, co ty? Tata, tu jest zabawa. Mama rozsypała płatki, można je jeść cały czas. Nie, spokojnie. Jak Paulina wspomniała, my się z Mixitem lubimy, współpracujemy już dość długo. I jesteśmy pewni za te produkty, bo one mają bardzo dobry skład, bez żadnych sztucznych, brzydkich rzeczy. Wszystko na propsie. Jakość jest naprawdę super. Smakowo dla nas też, jak zresztą widać. Także idziemy na śniadanie. No i to jest super, w ogóle też jeszcze raz powiem, super pomysł na prezent, moim zdaniem. Bo te puszki są takie fajne, że bardzo taki ładne. Dodatek do prezentu jest idealny. Dodatkowo ten dzwoneczek taki, wiecie. No i kalendarz, który będzie w Vlogmasach. Także raz jeszcze dzięki Mixit i mamy nadzieję do zobaczenia. Pa, pa. To jest najlepsza rekomendacja, nie? Jak dzieciom smakuje. Tam jest aniołek. Zobacz. Amen. A jak robisz amen? Amen. Brawo. Tam jest, tak. Bo tu jest amen. Zobaczmy go. Cześć! Wiecie co, już parę razy wspominaliśmy, że w tym trudnym czasie staramy się raz w tygodniu zjeść coś na mieście i wspierać gastronomię. Może to też dlatego, że lubimy sobie czasem pojeść coś innego niż domowe jedzenie, a może też po części to kluczyk jest w aucie. Tu. A może też po części to, że kiedyś ciut byłem związany z gastronomią. A dzisiaj zamówię sobie wuszta z frytkami od mojego znajomego Adama, który jest jeden z właścicieli food trucka, który jest za naszymi plecami, o tam się wyłania, nie wiem czy widzicie. I zjemy sobie fryteczki z wusztem. Co to jest wuszt, Paulinko? Kiełbasa. Po naszemu. Po naszemu. Tak.
Wuszty to kiełbasa. I Adam razem z kolegą, którzy są właścicielami, kupują wuszty u Kusia u nas w Rudzie Śląskiej. Ludzie, to jest po prostu, wiecie, potęga. Ja. To jest potęga, także kupują wuszty u Kusia, wszystko jest pyszne, zdrowe, idziemy sobie zamówić. Mhm. O tam. W Rudzie Śląskiej, bo generalnie sam food truck Adama jest z Katowic, ale teraz stoją w Rudzie Śląskiej ostatnio. My już po. Znaczy jeszcze przed konsumpcją, ale po zamówieniu. Nie? A Hanusia właśnie się obudziła w samochodzie i jeszcze dochodzi do siebie. Tulonko jest. Oho, moja. Bo Hanusia, wiecie, samochód to działa na Hanusie jak tabletka usypiająca. Ale na większość dzieci chyba tak działa. Tak. Chociaż podobno zdarzają się jednostki, które nie chcą jeździć w aucie i cały czas płaczą, jak są w samochodzie. Więc podobno też to... Oho, musimy się usunąć, bo ktoś jedzie na mojej nie. A ja w ogóle chciałem powiedzieć, że my tak raz w tygodniu wspieramy gastronomię. Dobra, ja się schylę. My raz w tygodniu wspieramy gastronomię. Wiadomo, że wszystkim się pomóc nie da, ale jak można, to... Nie? A to jest takie przyjemne pomaganie, no bo wiadomo, jemy dobre rzeczy, a przy okazji... Przyjemne, spożyteczne, wiecie? W tym trudnym czasie pomagamy, no bo... Bo jak rozmawiałem kiedyś z innym znajomym, który ma restaurację, to mówi, że po wszystkich świętych, po samych wszystkich świętych, wcześniej też, ale po samych wszystkich świętych obroty spadły jeszcze o 40%. W ogóle, patrzcie co tu jest od razu, myjnia i mam chętkę, jak wiecie, na umycie auta, ale żona mi zabroniła. Ale nie tym razem, ja się nie zgadzam, absolutnie. Żona mi zabroniła. A tak bym sobie poputował, mnie to relaksuje. A Mati mówi, a przynajmniej za 3 złote tak na szybko opłukać. Nie zgadzam się. No mnie to relaksuje, takie coś. Ja bym mógł być autodetailerem, bo mnie naprawdę takie mycie samochodu mojego własnego relaksuje. Nie wiem, czy cudzego też mnie relaksowało, ale jakby mi ktoś zapłacił, to na pewno. Patrzcie, jakie pyszotki. Mama wzywała makaron. Bo Hanusia oczywiście ma rosołek ugotowany przez mamusię wczoraj, a teraz trzeba ugotować makaron i mama co zrobiła? Rozsypała! No, Hanusia już nie chcemy tu opuścić, bo musi obserwować, co tu się dzieje z jej jedzonkiem. No i tyle. Zobaczcie, jak Hanusia dzisiaj jedzie. Przodem do tatusia, do kierunku jazdy. Wszystko obserwuję. I wszystko obserwuję. Ostatnio tak jechaliśmy do cioci Ani, wujka Arka, Filipka i Laury na spacer. No. Zdjęcia są na Instagramie ze spaceru, to możecie sobie właśnie zobaczyć. I Hania pierwszy raz tak jechała i była bardzo zaciekawiona wszystkim. I teraz jak jeździmy na takie krótsze trasy, bo na dłuższe to bezpiecznie, jak wiadomo, plecami jeszcze. Mhm. Ale jak jeździmy na takie krótsze, to już ją dajemy przodem, żeby sobie obserwowała świat, bo to jest ciekawska dusza. Tak. No tak. No tak. Wszystko pokazuje tak paluszkiem, no super. Pibip, tyle pibip tu jest. Tyle samochodów. Oczywiście pucio w ręce musi być. Pibip. No? Zobacz co tata zrobi. Pibip. Babcia otworzyła bramę. Jeszcze raz? Uwaga. Ostatni. Robisz. Kukuk! Kto tak biegał babci i dziadka na ogródku? A już deszczyk zaczyna padać. Gdzie jest Daisy? A Daisy nie widzi. I szczeka na drzewko. Już idziesz do domu? Daisy! Miał? To nie jest miał, hał, hał. Powoli. Ona już teraz jest hardkorem. Jak ty szybko schodzisz, Hania. A gdzie jest tata? Hania, gdzie jest tata? Gdzie jest tata? Gdzie on się schował? Gdzie jest tata? No szukamy, no wołaj, tatuś! Tatuś! A, zobaczyła cię!
Witajcie w niedzielę, ja właśnie zabieram się za obiad, mam chwilę, bo jak wracaliśmy z kościoła, to Hanusia zasnęła i Mateusz w samochodzie i Mateusz z nią tam siedzi, no bo żal ją po prostu budzić, a jak ją przeniesiemy, to się obudzi. To ja zabieram się w tym czasie za obiad, nie będzie to dzisiaj niedzielny obiad moim zdaniem, ale obydwoje z Mateuszem mieliśmy już taki smak na tą sałatkę. To jest miks sałat, wystarczy to wsypać do miski, dodać serfeta, dodać ogórek zielony, o, pomidorki koktajlowe mamy, do tego filet z kurczaka będzie taki, myślę, zrobiony na patelni, taki pseudo grillowany i do tego ziemniaki, ziemniaki, frytki, tylko właśnie, nie wiem czy, bo ostatnio Mateusz kupił frytki z batatów i nie wiem czy je przetestujemy, czy jednak dzisiaj pójdziemy w klasyczne frytki z normalnych ziemniaków. No dziwnie to brzmi z normalnych ziemniaków, ale wiecie o co mi chodzi. Powiem wam szczerze, że też często dostaję wiadomości, że naprawdę dużo ich jest. Paulina, rób tak jak zawsze robiłaś na vlogach tygodniowych, gotuj częściej, pokazuj co gotujesz, bo mogłyśmy się zainspirować. Dziewczyny, powiem wam szczerze, że mi już po prostu powoli brakuje pomysłów, bo naprawdę już dużo na vlogach tych wszystkich potraw, które miałam wypróbowane, które lubimy i tak dalej, które gotuję na obiady, po prostu już pokazałam i nie pokazuję tego drugi raz. Choć powiem wam szczerze, że może powinnam, bo wiadomo, jest coraz więcej osób z nami, a wiecie, czasem gotowałam coś na przykład półtorej roku temu albo rok temu, to raczej nikt tego nie znajdzie i już do tego nie dotrze. Postaram się znowu w tych tygodniowych vlogach częściej pokazywać wam to, co przygotowuję na obiad. Postaram się, poprawię się, przynajmniej wiecie, w małym procencie. Na pewno nie będzie tego aż tyle, tak dużo jak kiedyś, ale choć trochę do tego wrócę. I co jeszcze chciałam powiedzieć? No chyba nic, zabieram się za robotę. A, ja wiem co wam chciałam powiedzieć, jest dzisiaj piękna pogoda, znaczy temperatura wiadomo, nie jest to lato ani wiosna, ale jest tak przyjemnie, bo tak słońce świeci, zresztą chyba widzicie jak wpadają tu promienie słońca do naszego mieszkania, więc po obiedzie musi być spacer, no nie ma szans, więc na pewno się gdzieś wybierzemy dzisiaj jeszcze. Gorące! Gorące! Zobaczcie, tak się prezentuje nasz dzisiejszy obiad, czyli są frytki, jest ta sałatka i kurczaczek tylko tak zrobiony na patelni dzisiaj, nie jak kotlet, tylko tak wiecie, pseudo grill. Siemanko, mogę sobie pobiegać, bo patrzcie jaka jest fantastyczna pogoda, ja po prostu miód, nawet nie ma chmury na niebie, także chciałem wykorzystać sobie tą fajną pogodę i przy okazji możecie dać mi znać, w jaki sposób wy wykorzystujecie te ostatnie promienie słońca? Co robicie? Czy chodzicie na spacery? Czy idziecie się przebiec? A może nic nie robicie? Dajcie znać, bo mocno mnie to ciekawi. Ja lubię sobie połapać trochę endorfin na słońcu, połączyć właśnie równa słońcu. Czyli takie przyjemne, spożyteczne, trochę się porozruszać. Bardziej, że ostatnio, jak wiecie, mieliśmy trochę słabi. Olika z tymi zatokami, mi już jest trochę lepiej. Znaczy trochę lepiej, jest lepiej. Już się czuję bardzo dobrze, więc się przypiję, bo mi od razu niedziela, niedziela jest lepsza od razu. No, tak jak wspominałam, wybraliśmy się na plac zabaw. Dzisiaj testujemy plac zabaw na Świętochłowicach, nie Mateusz? Nie. Mati znalazł na mapie jakiś plac zabaw i się okazało, że zobaczcie, on jest całkiem duży i fajny. Troszkę ludzi jest dzisiaj, bo jest ładna pogoda i pewnie wszyscy korzystają z tej ładnej pogody. A Hanusia się huśta. No, uwaga. Uwaga, uwaga. Jezus Mati, co ona się nie przychyli. Husiu. Brawo. A, tam idzie. Nie wiedziałam, że tam jest jeszcze zjeżdżalnia. I z górki na pazurki! Brawo! No, powoli. Rączka. Hop, 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 hop. Oje, oje.
Dzieci śmieci i mamie się już w głowie kręci. Na tej karuzele. Karuzela, karuzela. No. W ogóle co się dzieje? Ile samolotów? Jeden. Za nami leciał drugi. Trzeci, czwarty. I tam piąty. Kurczę. Ruch jak na autostradzie. O, widzicie? Tu jeszcze jeden, drugi, trzeci. Czwarty. I piąty był nad nami. Cześć. Ten dzisiejszy vlog powoli zbliża się ku końcowi. Ale chciałem jeszcze poznać waszą opinię, bo jestem bardzo ciekawy, dotyczącą funduszu wsparcia artystów. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że 400 milionów złotych z Ministerstwa Kultury zostało rozdysponowane na pomoc. Gdzie ty idziesz? Na pomoc artystom. I widziałem tą listę, sporo się tam wylało w internecie. Pomyj na ludzi, którzy dostali te pieniądze, tam między innymi Kamil Bednarek dostał 500 000, Miłosz 2 miliony i no, pani Anda chyba 1 800 000. Mniejsza z tym kto ile, ale równolegle z tym jak wyszła ta informacja o tym wsparciu dla artystów, to zauważyłem na Facebooku, że trochę teatrów na swoich fanpage'ach wyraziło się też krytycznie co do tego wsparcia, bo właśnie mało teatrów dostało te pieniądze, a większość osób, no, które dostały te pieniądze, to były takie jakby pojedyncze osoby, pojedynczy artysta, a nie instytucja jak teatr, czy na przykład filharmonia, w której pracuje kilkadziesiąt osób i może mieć problem. I ja w sumie też mam chyba podobne zdanie, że zastanawiam się, czemu na przykład jakby pomoc finansową dostał na przykład Grzegorz Szyży, a nie dostał jej teatr, który zatrudnia 30 artystów. No bo na przykład jakiś artysta, który śpiewa w radiu swojej piosenki, dostaje tantiemy za jej odtwarzanie w radiu, nie wiem, sprzedaje te płyty, a taki faktycznie aktor teatralny czy śpiewak operowy totalnie jest odcięty, no bo on nie zaśpiewa na dworcu, znaczy może, ale nie śpiewa na dworcu i nie zbiera pieniędzy do kapelusza, żeby mu starczyło do 10, tak przynajmniej mi się wydaje. Dlatego zastanawiam się, czy taki podział tych pieniędzy i tych funduszy, tych 400 milionów był słuszny. I co ciekawe, wraz z moimi przemyśleniami dotyczącymi tej słuszności, 15 minut temu dosłownie na Twitterze pan minister Gliński, bodajże, pan minister kultury poinformował po tym, jakby ludzie w internecie wyrażali swoje opinie pod fanpage'ami tych artystów, którzy te pieniądze otrzymali i gdzieś tam ich fest jechali, poinformował, że te wypłaty zostaną wstrzymane, bo, co ciekawe, te wypłaty były obliczane według algorytmu, co już jest dla mnie takie dziwne i podejrzane, że algorytm wyliczał, ile kto ma dostać pieniędzy. Wypłaty zostaną wstrzymane, a lista zostanie jeszcze raz przeanalizowana. I tutaj nasuwa się pytanie, bo generalnie gdzieś tam ludzie w komentarzach, na fanpage'ach tych artystów, bo lista jest dostępna w internecie, wyrażali swoją opinię, że jak to jest, że dostałeś ileś tam set tysięcy złotych i tłumaczysz się tym, że zatrudniasz ludzi, masz pracowników i musisz opłacić ich wynagrodzenia i masz gdzieś tam jakieś miesięczne wydatki i w związku z tym jakieś stałe koszta. A ja też prowadzę działalność, też mam pracowników i dostałem tylko 5 tysięcy złotych i tam 2,5 czy 3,5 tysiąca złotych na pracownika i zwolnienie z ZUS-u i nic więcej. Dlaczego jest taka dysproporcja? No i w sumie z tym się zgodzę, że zastanawiam się, czemu jakby pojedynczy artysta mógł dostać kilkaset tysięcy, a pracodawca, który też zatrudnia pracowników, dostał o wiele mniej. Ciekawe, ale mam nadzieję, że to zostanie sprawdzone jakby tą drugą listą. Bo tak jak wam wspomniałem wcześniej, ta lista pierwotna zostanie jeszcze raz przeanalizowana. Mam nadzieję, że zostanie poddana poprawnej analizie i że kto faktycznie ma dostać pieniądze, to dostanie te pieniądze.
Chociaż tutaj ciekawą opinię, z którą totalnie się zgadzam, napisał Kazik z Kultu na swoim fanpage'u. Jak macie Facebooka, możecie sobie wejść na fanpage Kultu, przeczytać sobie post związany z tym i pod tym ja się totalnie podpisuję. Ale bardzo byłem ciekawy waszej opinii. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. I to też nie jest tak, że ja jakby mam coś przeciwko jakby temu, że ktoś dostał pieniądze. Jakby jak, wiecie, można to spłacić do tego programu 500+. Ktoś zarabia 1000 zł i pobiera 500+, ktoś zarabia 10 tysięcy i też pobiera 500+. Bo mu się daje, bo ma taką możliwość, więc i bierze. No i tak samo z tymi artystami. Jeżeli rząd udostępnił taką możliwość, że ktoś mógł wziąć, to po prostu skorzystał. I to nie do końca jest wina tych artystów, tylko możliwe, że kolejny raz wina jakiegoś kulawego systemu. Także mam nadzieję, że ta lista zostanie sprawdzona i że pieniądze trafią po prostu do odpowiednich ludzi. Nie twierdzę, że teraz je dostały nieodpowiednie osoby, ale po prostu warto, żeby w takim razie, jeżeli to wywołało tyle bulwersacji, żeby sprawdzić to drugi raz. Co do teatrów i instytucji takich publiczno-prywatnych, można by rzec, teatrów i filharmonii, no tutaj też by się przydała pomoc i mam nadzieję, że ich ta tarcza artystyczna, jak ja to nazywam, nie ominie. Generalnie jest dużo takich, w związku z tym koronawirusem, jest dużo dziedzin, dużo, wiecie, gałęzi naszej gospodarki, właściwie cała nasza gospodarka na chwilę obecną wymaga pomocy, ale wydaje mi się, że artyści to są akurat też taki zawód, ci akurat ze świecznika, to są takie osoby, które gdzieś tam faktycznie i mają tantiemy jakieś, nie zaglądam nikomu do portfela, tak mi się wydaje, że mają jakiś stały dochód w postaci tantiemów, czy wiecie, pieniędzy z Zajksu, czy sprzedaży płyt, czy występów w reklamach, zbliżają się święta, na pewno w telewizji będą leciały kolędy i pastorałki, zbliża się Sylwester, więc na pewno te osoby ze świecznika wystąpią na Sylwestrach, oczywiście nie plenerowych, ale wydaje mi się, że na pewno będą w Sylwester będzie organizowany studyjnie, będą transmisje w telewizjach, więc na pewno będzie jakaś tam możliwość do przyrobienia. Także no, kulawy system jak zwykle mamy i dobrze w sumie, że to zostało tak rozdmuchane, te całe 400 milionów dopłat, bo nie chodzi o to, żeby ktoś pieniędzy nie dostał, tylko warto by było, żeby faktycznie pieniądze, które są nasze pieniądze, bo to nie jest tak, że rząd wydaje swoje 400 milionów, tylko wydaje nasze 400 milionów, bo nie ma swoich pieniędzy, więc warto, żeby te pieniądze po prostu trafiły do odpowiednich ludzi i lepiej zobaczyć każdą złotówkę z dwóch stron, niż tylko z jednej i wydać ją po prostu na pusty wydatek. A tak w ogóle to przeczytałem gdzieś też ciekawą opinię, że ta tarcza i ta lista, która została i tak wstrzymana wypłat, dopłat, to jest kolejny etap tego, żeby nas pokłócić, że wiecie, że branża rozrywkowa, artystyczna, która w ostatnim czasie była mocno nakierowana antypartii rządzącej, która gdzieś tam w internecie, gdzie ta branża artystyczna w internecie udostępniała piosenki no antypis, typowo antypis, teraz została przez rząd skłócona, bo część osób dostała pieniądze, część nie dostała pieniędzy i to właśnie było po to, żeby na chwilę odwrócić tą uwagę znowu od rządu, od partii rządzącej, a żeby skłócić to środowisko, które w ostatnim czasie dość mocno naciskało właśnie swoimi utworami, swoją działalnością artystyczną na partię rządzącą. To jest też ciekawe bardzo spostrzeżenie. Takie moje przemyślenie na ten temat, dajcie znać, co wy o tym myślicie. A jak już mówiłem, vlog zbliża się ku końcowi, więc jeżeli ten vlog wam się podobał, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję zostawcie na tym kanale. No i z racji tego, że zbliża się świąteczny czas, to nie zapomnijcie kupić sobie jakiegoś pysznego grzeszku, jakiegoś na przykład kremu kokosowego z tej okazji, bo to jest dobry czas, żeby sprawić sobie jakąś pyszną niespodziankę w tym okresie przedświąteczno-świątecznym. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o Mixit, jeżeli macie jakieś ulubione kremy albo ulubione słodycze, to sobie je teraz kupcie, bo to jest dobry moment na to. Takie dobre wytłumaczenie, że wiecie, z okazji świąt to sobie sprawię. My sobie też na pewno coś kupimy dobrego na święta. Jak nas znacie, to możecie się domyśleć, co to będzie. A jak nie, to w tym okresie przedświątecznym na pewno zobaczycie, bo sobie coś pysznego kupimy, co kupujemy sobie właściwie co roku na święta. Co to będzie, to zobaczcie, bo nadchodzą vlogmasy, na które wyczekujcie i których oglądajcie. A pierwszy vlogmas już w grudniu. Także pamiętajcie, łapka w górę, trzymajcie się, do następnego vloga. Pozdro.